Niech Pan obdarzy was pokojem czwartek 24 listopada wspomnienie świętych męczenników wietnamskich Andrzeja Dunklak oraz towarzyszy. Kolejna wizja w kolejnym fragmencie z apokalipsy świętego Jana. Tym razem Jan widzi anioła wstępującego z nieba, mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał upadł upad Babilon wielka stolica czyli ten anioł zapowiada upadek Babilonu czyli tego miasta które kojarzy się z siedliskiem zła I co ciekawe później w tej wizji jest powiedziane więcej tak za jednym zamachem Babilon wielka stolica zostanie rzucona i już jej nie odnajdą i głosu harfiarzy, śpiewaków, letnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. Czyli jakby chciał powiedzieć, że jest cisza i smutek. W tym mieście grzechu, czy możemy sobie wyobrazić tak trochę, że tam zawsze był gwar, zawsze były śmiechy, zawsze była jakaś impreza, zawsze było jakieś przyjęcie. W tym mieście. Możemy gdzieś tam sobie porównać do Sodomy, do Gomory, do tych miast, w których wydaje się, że właśnie noc jest centrum życia, ale w czasie tej nocy dzieją się również i złe, a przede wszystkim grzeszne rzeczy. I nagle jest cisza. Nie ma śpiewaków, letnistów, trębaczy. A co innego się dzieje? Nagle, właśnie widzimy, potem usłyszałem, jak gdyby, głos, głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący. Alleluja, zbawienie i chwała i moc u Boga naszego. I po raz kolejny pojawia się Alleluja, czyli to zawołanie: chwalcie Jahwe, czy chwalmy Pana. Wielki Babilon upada i tam jest cisza, ale nagle ci, którzy są w niebieskim Jeruzalem, zaczynają śpiewać, zaczynają Boga uwielbiać. Tam są te okrzyki: Alleluja. Tam są ci, którzy chwalą Pana. Tamten wielki tłum w sposób donośny śpiewa. Nagle następuje coś zupełnie odwrotnego: już nie ma radości i gwaru, grzechu, ale jest radość i szczęście spowodowane tym, że Bóg zwyciężył i możemy go chwalić. Tak trochę ta cisza kojarzy mi się z porankiem w Krakowie, szczególnie gdzieś w niedzielę rano, czy może w poniedziałek. Rynek krakowski. Zawsze jest pełen ludzi, zawsze jest pełen turystów. Oczywiście w różnym stanie tych turystów, którzy całą noc imprezują, całą noc się bawią, całą noc są szczęśliwi. Potem ten poranek, tak gdzieś koło 5, 6 też jest trudny. Wtedy jednych zabierają taksówki, drugich zabierają radiowozy, a potem następuje cisza. A potem nagle następuje taki zwykły ruch miejski, że ludzie idą do pracy, że ludzie idą do kościołów, że zaczyna się takie bardzo, bardzo zwyczajne życie. Nie to nocne, takie trochę imprezowo-turystyczne, ale to takie zwyczajne. Życie, które jest dobre, życie, które uświęca życie rodzinne, również życie i modlitewne. Tu dzisiaj też mamy ten kontrast między tym właśnie życiem takim gwarnym, miejskim, ale również naznaczonym w jakiś sposób brakiem Boga i naznaczonych grzechem, i mamy oczywiście tą radość z powodu Boga, który jest pośród nas, który zwyciężył i oczywiście daje nam pokój w sercu. A w Ewangelii Chrystus mówi no, mocne i trudne słowa. Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Myślę, że apostołowie, jak to słyszeli, byli przerażeni. No ciężko było sobie wyobrazić i upadek świątyni, zniszczenie świątyni, a Chrystus mówi, że z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, a co dopiero teraz nagle, oblegane całe miasto i jeszcze zniszczone, że jego koniec jest bliski. Można by było powiedzieć, to chyba jest koniec świata, no ale co z Jeruzalem, świętym miastem, miastem, w którym mieszka Bóg? Ale znowu mamy odpowiedź która pojawia się też w apokalipsie, że jest niebieski Jeruzalem, że to tutaj na ziemi wszystko przeminie, że to tutaj na ziemi zawsze wszystko się skończy, a my dążymy do nowej ojczyzny, niebieskiej ojczyzny, do niebieskiej Jerozolimy. Dlatego na końcu Pan Jezus mówi: a gdy to wszystko dziać się zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Znowu mamy reagować inaczej. Tak jak wczoraj zachęcał nas Pan Jezus, abyśmy nie obmyślali sobie swojej obrony, On nam pomoże, tak dzisiaj mówi: nabierzcie ducha i podnieście głowy. Zazwyczaj, jak czegoś się boimy, to jesteśmy skuleni, czy idziemy w ciemnej piwnicy, czy może właśnie w jakichś innych sytuacjach człowiek się kuli. A tutaj mamy nabrać ducha i podnieść głowy, bo nie zbliża się klęska i katastrofa, ale zbliża się odkupienie. Niech te słowa będą dla nas znowu słowem pociechy, słowem, które wlewa pokój w nasze serca. I to, co doświadczamy teraz, bo też doświadczamy trudnych momentów, niech będzie przepełnione Bożym błogosławieństwem i Bożym pokojem. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.